Minister Spraw Zdrowia. Uda się rządowi dotrzymać tych zapowiedzi, a jak będzie zwracać się na władzę? Tak, to prawda, że w zeszłym roku powszechnie uważano, że rząd jest zbyt optymistyczny, a tymczasem okazało się, że miał rację, więc trudno drugi rok wysuwać na cały zarząd. Przypomnijmy raz jeszcze adres internetowy, pod którym możemy znaleźć ten raport. Ten raport możemy znaleźć pod adresem www.mamaitata.org.pl. Mama i tata. Raport Fundacji Mamy i Taty, strategia odbudowy rodziny. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem Markiem Grabowskim, prezesem Fundacji Mamy i Taty. Bardzo dziękuję panie prezesie i gorąco pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Natomiast to nie będzie dużo. Bardzo dziękujemy z panem Bogiem. Zrobił prognozy i założenia, pewnie to by było około 3%. Radio Maria, FM, aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maria księdza doktora Krzysztofa Czaple, pallotyna, dyrektora sekretariatu Fatimskiego. Szczęść Boże, księże dyrektorze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dzień, wspaniały dzień. Księże Krzysztofie, w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Szeptówkach odbędą się dziś główne uroczystości stulecia objawień fatimskich, także 20. rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem. Podczas uroczystej mszy świętej biskupi Kościoła w Polsce ponowią akt poświęcenia Polski niepokalanemu sercu Marii. Dokładnie. Zawsze dzień, który marzeniem jest chodzi, patrzenie na Fatimę, że w stulecie objawień nie będziemy mówić o Fatimie, wspominać tego, co było 100 lat temu, tylko będziemy wypełniać i to w tak przepiękny sposób, bo będzie to zebrane nie tylko Kościół pod przewodnictwem całego episkopatu wiernych, ale również będzie najwyższe władze państwowe. Pan prezydent, pani premier, będą ministrowie rządu, przedstawiciele kancelarii premiera. A więc będzie to moment w figurze całe państwo. I tego dnia uczynimy akt, który będzie odpowiedzią na prośbę Matki Bożej. Coś przepięknego, bowiem jeśli Matka Boża prosi o poświęcenie się niepokalanemu sercu, znamy te przeciekawe, cudowne słowa, kiedy powiedziała Łucja, kiedy na progu II wojny światowej poświęciła się Portugalia niepokalanemu sercu i powiedziała, to co się dokona w Portugalii będzie dowodem łask dla innych narodów. I oto, jak wiemy, prymas Polski August Chlont w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny pokazał drogę ratunku dla Polski, która została zalewana przez tą czerwoną zarazę. Polska jako jeden z pierwszych krajów po wojnie jako pierwszy poświęciła się niepokalanemu sercu. I teraz ten akt w takim wymiarze na stulecie się dokona. A więc odpowiadamy czynem na wezwanie Maryi. W takim przepięknym wymiarze, bo to będzie państwo, tak można powiedzieć, przedstawiciele najwyższych władz państwowych Kościoła. W polskiej Fatimie, w miejscu, gdzie właśnie 20 lat temu obecny był papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, konsekrował tą świątynię, która, jak wiemy, została zbudowana jako wotum wdzięczności za cudowne jego ocalenie się za mamę. I nam właśnie też przypomniał istotę Fatimy, że w istocie tego przesłanie jest wołanie o nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. I ten dzisiejszy dzień stulecia Fatimy, w sanktuarium fatimskim, przy sercu niepokalanym gromadzi się państwo, Polska, Kościół, by powiedzieć Matce Bożej, że właśnie poświęcamy się jej niepokalanemu sercu. Oczywiście transmisja w Radiu Maria i w telewizji Trwam z naszej polskiej Fatimy z Zakopanego. Dzisiaj uroczysty akt w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Szeptówkach, ale ten akt będzie także podejmowany przez poszczególne diecezje i wspólnoty parafialne. Założenie jest podobnie jak w roku 1946, kiedy prymas Polski, Augustow, wezwał Polskę, by przygotować się do tego aktu. Wtedy troszkę było odwrócona kolejność. Najpierw było to w rodzinach, w parafiach, w diecezjach, a potem na Jasnej Górze 8 września 1946 roku. Biorąc pod uwagę, że to był czas, kiedy niewielu znało Fatimę, niewielu kojarzyło treść orędzia, to było coś, co wykonał pierwszy akt, który rozpoczyna fatimską drogę w Polsce. A więc to było najpierw poświęcenie w rodzinach, abyśmy, jak powiedział prymas Polski, wiedzieli, co to jest za akt, żebyśmy go już rozpoczęli w rodzinie, w parafii, w diecezji. Ukoronowanie było to, co dokonało się 8 września 1946 roku na Jasnej Górze. Teraz, na stulecie, dokonuje się to w polskiej Fatimie, kiedy ten akt będzie dokonany dzisiaj na mszy świętej o godzinie 18. Od czego
przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Ten akt będzie ponowiony, przynajmniej ponowiony 8 września w każdej parafii. W dzień, kiedy będziemy obchodzić 71. rocznicę tego aktu, który jako pierwszy w historii na polskiej ziemi miał miejsce, kiedy zabrzmiał pierwszy raz, zabrzmiały słowa: poświęcamy się Twemu niepokalanemu sercu. A więc jakby jest pokazanie, że to nie jest jednorazowa sprawa, to nie jest jednorazowy akt najbardziej uroczysty, bo ten akt gdzieś ma się uwewnętrznić w duszy, świadomości narodu. Ma Polska się poświęcić, każde serce ma się poświęcić. Wielu będzie właśnie dzięki temu, że są takie media, jak Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik, który w ten sposób to apostołują, przygotowują się do tego aktu, będą tu uczestniczą, będą transmitować. A więc wiele osób będzie przez, dzięki łączności telewizyjnej, radiowej uczestniczyło w tym akcie. Ale też ważne jest, żeby to potem już wybrzmiało w naszym życiu rodzinnym parafialnym, żeby to powtórzyć. Wiemy, co się dokonało. A więc jeśli 8 września Polska to powtórzy, to jakoby one przyzna się do tego. Wiemy, co wskazał Kościół. Wiemy, co wskazuje nam tu Episkopat Polski. To wychodzi z orędzia, które tu wybrzmiewa w polskim i teraz się on będzie ponowiony. Jakoby to jest taki kolejny krok, kiedy to ziarenko teraz będzie wpadało w ludzkie serca. Ja chcę. Widziałem, słyszałem, jestem świadom i teraz jeśli go ponowimy 8 września, to jakby dokona się kolejny krok uwewnętrznienia tego aktu w duszy polskiego narodu. Bo to jest właśnie, jak powiedział ojciec święty Benedykt XVI. Jednorazowy akt może być najbardziej uroczysty, ale to jest walka, czy zabiegi o to, aby ta idea, to pragnienie, ten akt uwewnętrznił się w duszy człowieka. Tekst tego aktu między innymi zamieściliśmy na portalu internetowym Radia Maryja. Co także ważne, myślę istotne, kiedy dokonujemy jakiejś analizy aktów zawierzenia, które miały miejsce na przestrzeni historii naszej ojczyzny, ten akt ma, księże doktorze, wymiar bardzo dialogiczny. I ta jest taka, z jednej strony pewna formuła, żeby to nie było tak, że oto jedna osoba, przewodniczący Episkopatu Polski, odczyta tekst. Żeby to był akt narodu. Gdy wymieniamy kolejne sfery życia narodu, kościoła i oto wracamy się my, w odpowiedzi przyznajemy się, że go przyrzekamy, zawierzamy i odpowiadamy, jak to jest jakby dwa płuca, nie tylko, prawda, w Kościół w wymiarze hierarchicznym, ale również my jako wszystkiego dzieci kościoła będziemy jakby w tym dialogu uczestniczyć, że to my jesteśmy również tym, to nie jest coś, co nam narzucone, w tym uczestniczymy, my tego chcemy, my jakby razem mówimy. Więc tutaj jakby ta struktura ma pokazać, że to jest akt nie jakby nam narzucony, czy coś, co jakby jest odgórnie pokazywane, wprowadzane. Tylko my dialogujemy, my uczestniczymy, my odpowiadamy, my jesteśmy i też zabieramy głos. Mówimy Matce Bożej słowa, że to zawierzamy się sobie, oddajemy się do tego. My jesteśmy przez sam fakt, że o to mówimy. W czasie tego aktu, a więc ten dialog, jesteśmy też jedną wspólnotą, jedną rodziną. Wszyscy jesteśmy dopuszczeni do głosu, aby Matce Bożej z tej, w tym akcie powiedzieć, oddać się. Też tutaj padają, tutaj istotne jest na środku uwagę, że w tym akcie, że został dokonany w roku 46, nie pada słowo w ogóle Fatima. Nie ma jakby żadnego jednoznacznego odniesienia do Fatimy. Duch jednak jest jednoznaczny, że odpowiedź Ojca Świętego, na odpowiedź na prośbę od Świętego Pisa XII, który w roku 42 poświęcił świat Jerozolimy, wchodził tam Jezusa i był zabity Krzysztofatem. I oto ten akt, co do faktu, jest jednoznaczną odpowiedzią na prośbę Pisa XII, który, jak wspomniałem, wezwał inne episkopaty, by dokonały aktu poświęcenia się tego niepokalanemu. Akt z roku 46 bardziej nawiązuje jakby do ślubów na Kazimierzu, do tego, co było w naszej historii. Natomiast tutaj już wchodzimy jakby wprost, jednoznacznie jesteśmy świadomi treści orędzia. I teraz zawierzamy Matce Bożej to, co jest treścią życia Kościoła i naszej ojczyzny. Tutaj z racji obecności najwyższych władz państwowych, że ten akt będzie wybrzmiewał jako poświęcenie nie tylko Kościoła, ale również właśnie narodu, ojczyzny. Bo też zwrócił uwagę, że Episkopat Polski wskazał nam, że to będzie akt ponowienia tego, co było w roku 1946. A w roku 1946 jednoznacznie prymas Polski wraz z Episkopatem intencją tego aktu było to, że oddajemy nie tylko Kościół, ale właśnie ojczyznę, Rzeczpospolitą, myśląc o jej przyszłości.
ale w trakcie obecności najwyższych władz państwowych ten akt tak będzie wybrzmiewał. Oto to oddajemy Kościół. Należy zwrócić uwagę, że nie ma innego państwa na świecie jak Polska, która ma w swoich fundamentach swojej tożsamości to, że jest narodem katolickim. Przez chrzest Polska się zrodziła. Ale kiedy mówimy o Kościół, to pokazujemy, że właśnie no bez Kościoła, bez religii katolickiej nie ma Polski. To, co wielu świętych właśnie z uchylone duchowską podkreślali, że jeśli gdzieś te korzenie usuniemy, Polska zacznie tą tożsamość opartą na świecie świętym, to traci swoją tożsamość, traci to, że jest coś, co ma w fundamentach, co zaskutowało, że Polska jako kraj pojawiła się nawet w tym świata. A więc to jest w tym duchu, ocalić katolicką wiarę, aby również ocalić Polskę jako niepodległy suwerenny kraj. Godzina 18 w Radiu Maryja w telewizji TVN, transmisja Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Przyjmijmy także to zaproszenie, będąc Rosjanami w różnych zakątkach Polski i całego świata. Księże doktorze, dziękuję za rozmowę i dziękuję za nasze spotkanie na antenie Radia Maryja. Pozdrawiam. Pozdrawiam, ściskam i radujemy. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z księdzem doktorem Krzysztofem Czaplą, pallotynem, dyrektorem sekretariatu Fatimskiego. Mamy taką przestrzeń, kiedy ich efektywność zależy w dużej części na przykład od tego, czy ropa jest w niższych stadniach, albo jakie są podawanie na giełdach miedzi. Więc myślę, że w dużej części tych segmentów no wystarczy, że tak powiem, próbować się przyzwoicie dosyć szybko rotację ropi, dzięki temu tam relacjonalizowane też w dużej części.
czwartek 8 czerwca w liturgiczne wspomnienie świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu będzie miała miejsce uroczystość konsekracji świątyni parafialnej dedykowanej świętej Jadwidze. Uroczystością przewodniczyć będzie i komitet do zebranych skieruje metropolita krakowski, jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Mszę świętą konsekracyjną transmitować będziemy na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Początek transmisji w czwartek 8 czerwca o godzinie 16:30. Serdecznie zapraszamy. Transmitować będziemy przeświętą decyzji ofiar katastrofy smoleńskiej w kolejną miesięcznicę tej tragedii, jak również za naszą ojczyznę przeświętej w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie przewodniczyć będzie ksiądz prałat Andrzej Filawer. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Początek transmisji od godziny 19. Wina. Odbudowania polskich serc.
To zadanie będę się zapisać. Sprawa wynagrodzenia o 80 zł nie powinien według rządu negatywnie wpłynąć na rynek pracy. Innego zdania są pracodawcy, którzy proponują podwyżkę wynoszącą 50 zł. Jak zaznaczył Zbigniew Żurek, główny sekretarz klasy, płaca minimalna nie może rosnąć dzięki niezbędności pracy. W czasie wojny, czy to przez okupanta sowieckiego, czy niemieckiego. Część została zesłana na Syberię, część z Polski została wyrzucona albo do Polski, nigdy już nie wróciła, zostając na emigracji. I teraz wydawało mi się, że w takim razie będziemy mogli te listy odbudować w miarę szybko, korzystając z systemu edukacji. No ale to też nie jest takie proste. Okazuje się bowiem, że i to nie często bierze się pod uwagę, zwłaszcza młodsze pokolenie z tego nie zdaje sobie sprawy, ponieważ jeżeli chce studiować, to studiuje czy na jakiejś uczelni prywatnej czy państwowej, jest właściwie więcej miejsc niż chętnych. Ale sytuacja po wojnie, po II wojnie światowej była bardzo skomplikowana, ponieważ nasz zaborca, w tym wypadku Związek Sowiecki, postanowił całkowicie zniszczyć polskie elity, a więc to, że ktoś został wcześniej zabity, wywieziony, uwięziony, czy znalazł się na emigracji, to nie wystarczało, bo jeszcze te, byśmy powiedzieli, niedobitki pozostały w Polsce. I teraz, aby takie elity można było odzyskać już w kolejnych pokoleniach, one muszą korzystać z systemu edukacji, ze szkół, zwłaszcza ze szkół wyższych. I tu co się okazuje? Kiedy sięgniemy do przepięknych pamiętników, wspomnień o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, wspomnień, autorem tych wspomnień jest córka rotmistrza, pani Zofia Pilecka-Obtułowicz, otóż okazuje się, że jej sytuacja jako właśnie córki tak niezwykłej postaci była bardzo trudna. Posłuchajmy chociaż takiej wypowiedzi. Podobnie jak mój brat, nie mogłam dostać się na studia. A kiedy mi się w końcu udało, ze względu na to, że byłam córką wroga narodu polskiego, tak oficjalnie panią Zofię określano, władze określały, robiono wszystko, bym nie mogła ich skończyć. Profesorowie i władze uczelni nie mieli wiele do powiedzenia. Liczyła się nowa kadra. Młodzi adiunkci, którzy byli wszyscy, jak to się mówi, czerwoni. A więc z jednej strony ktoś próbował się kształcić, a z drugiej strony okazywało się, że kształcić się nie wolno, że musi ze studiów zrezygnować, a nawet jeżeli się kształcił, to pod okiem już tej nowej pseudoelity całkowicie czerwonej, więc sytuacja była dramatyczna. Czytajmy dalej. Nie można było dostać się do profesora na egzamin, jeżeli nie zaliczyło się ćwiczeń z asystentem, a jeżeli asystent wiedział, że jesteś trefna, w cudzysłowie, jak to było w moim przypadku, to tak działał, że nie było możliwości tych ćwiczeń zaliczyć. A więc nawet jeżeli pozostał na stanowisku starszej daty profesor, ten przedwojenny profesor, a więc zarówno kompetentny, jak i patriotyczny Polak, to struktura organizacji studiów była taka, żeby najpierw trzeba było przejść przez świtą asystentów, a asystent był już z nowego rozdania, prawdopodobnie jakiś synalek czerwonego dyrektora czy kierownika. I on, wiedząc z kim ma do czynienia, starał się na wszelkie sposoby, a to było proste, po prostu nie zaliczył jakiegoś kolokwium czy egzaminu. I czytajmy dalej. Udało mi się studiować na uczelni tylko rok. Na drugim roku rozpoczęła się nagonka na studentów takich jak ja i uniemożliwiono mi studiowanie. Na czwartym piętrze gmachu Politechniki zorganizowano zebranie członków ZMP, czyli Związek Młodzieży Polskiej, to był Związek Komunistyczny, na którym usłyszałam, że nie mam prawa studiować, ponieważ jestem córka wroga Polski Ludowej. Taki to był mechanizm. I teraz wyobraźmy sobie, ile osób właśnie z tych środowisk bardzo patriotycznych, tych oddanych Polsce, młodego pokolenia, które dopiero jakby wkraczało w życie dorosłe i
chciało się rozwijać, chciało studiować, ile z tych osób, które miały za sobą tradycje, elitarne tradycje, ile z tych osób nie mogło studiować albo nie mogło skończyć studiów. A takim terenem szczególnie zastrzeżonym była humanistyka, stąd część tych osób łatwiej mogła studiować na Politechnice, ponieważ rząd dusz w zakresie spraw ideowych miał mieć nad wszystkim właśnie system komunistyczny. Dlatego dzisiaj musimy z większą jeszcze uwagą pamiętać o tym, jak ważną rzeczą w życiu człowieka jest odebranie porządnych studiów. Szczęść Boże. Wysłuchali Państwo felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówił pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszewski. Przy telefonie dr Paweł Moczydłowski, socjolog, kryminolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze takie pytanie. Tutaj mamy informacji. Niepodane są, niepodane jest nazwisko osoby, wobec której toczy się sprawa. Natomiast niektóre media podają jego nazwisko. Jak to interpretować? Jak to ze strony prawdy jest perspektywy od strony prawa? Oczywiście pytam. Thank you.
zaobserwował zmian z jego osobowości, zmiany w zachowaniu przez bardzo długi okres czasu, kiedy odbywał karę pozbawienia wolności, co oznacza, że jak gdyby ten potencjał chorobowy, ten potencjał, który jest groźny dla społeczeństwa, w nim dalej tkwi, nie został... No tak, są ludzie niereformowalni. A Maleczek to reformowalny? Tylko pieniądze. On się nigdy nie dowie, na czym ludzka natura polega, bo on się nie uczy metodą prób i błędów. On wie najlepiej i koniec. Rozumiesz? Chorobowa tendencja do zabijania, ujawnić. Stąd wniosek był dla dyrektora więzienia oczywisty, że trzeba go skierować do sądu, by sąd podjął decyzję o umieszczeniu go w gospicie. To jest człowiek, który ma problem z rozumieniem czy współczuciem dla innych ludzi. I leje deszcz. Na dzisiaj zapowiadamy deszcz. Leje deszcz i już. Będzie dobra robota. Będzie robota, dobra robota. Jego rozumienia tego, co go czuje, biorąc pod uwagę jego niski, słabi oraz inteligenci, przez, i może być wątpliwość terapii na socjopatach i psychopatach, one są mało jednak skuteczne, to osoby, które podobnie mają problemy z rozumieniem tych krzywdzi, też między nimi są socjopaci, psychopaci. To nie jest społeczność, w której on mógł, że tak powiem, wytrenować się na pozytywnie, jeśli chodzi o relacje z innymi. Stąd uwzględniając wszystkim te okoliczności i zmienienia, są nie znam tych opinii oczywiście biegłych, ale przypuszczam, że one wynoszą w takim kierunku, że przez jakiś na pewno czas musi pozostać w gospicie, być pod obserwacją już specjalistów, którym bliższe są rozpoznania, czy też jednostki zaburzeń, które są właściwe dla niego i którzy w swoim repertuarze mają różne metody treningi. Dobra robota, gdy pada deszcz. Dobra robota, czy o tym wiesz? Musimy kończyć. Doktor Paweł Moczydłowski, socjolog, kryminolog. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. A w studiu jest już ze mną Marta Szpala. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Zacznijmy od ostatnich sygnałów płynących nie z Czarnogóry, ale z Rosji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju oświadczyło, że cytat z oficjalnej Czarnogóry napływa strumień dezinformacji w stosunku do Rosji. Ostrzegło to rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że cytat w świetle wrogiej linii władz czarnogórskich strona rosyjska pozostawia sobie prawo do podjęcia działań w odpowiedzi na zasadzie wzajemności. Zaskakuje panią ta reakcja rosyjskich władz na członkostwo Czarnogóry w sojuszu? Nie, to znaczy Rosja już od jakiegoś czasu, na pewno od wydarzeń na Ukrainie, bardzo jasno zaznacza, że przyjęcie jakiegokolwiek państwa do NATO będzie uznawane za wrogie w stosunku do Rosji, aczkolwiek trzeba pamiętać, że te aspiracje Czarnogóry datują się właściwie od uzyskania niepodległości przez to państwo w 2006 roku i wszystkie państwa bałkańskie, co jakby jeszcze dekadę temu było przedmiotem konsensusu pomiędzy Zachodem a Rosją, mają perspektywę euroatlantyckiej integracji i wszystkie właściwie, za wyjątkiem Serbii, która tutaj dość... Mówią, że Rosja głupia, Rosja rozłożona na łopatki. Rosja rozłożona na łopatki psychologicznie, filozoficznie. Jakie
jest z kolei stosunek społeczeństwa Czarnogóry do prozachodniego kierunku w polityce Podgoricy. Ja rozmawiałem o tym w Bratysławie podczas konferencji GlobSec 2017, czyli to jest to Global Security Forum bratysławskie, z ministrem Serdzianem Darmanowiczem. Mówisz, jak człowiek całe życie w tym jest, to nie wie tego. Ruskie nie wiedzą, że tak są otumaniani w tak bardzo głupim systemie szatańskim. We wszystkich wyborcy zapewnili większość tym partiom, które opowiadały się za członkostwem w NATO. Dotyczy to także ostatnio wybranego parlamentu. Nie było ani jednego parlamentu od roku 2006 poprzez rok 2009, 2012, a także rok 2016, w którym ugrupowania pro-natowskie nie uzyskałyby istotnego poparcia. Tu nie trzeba wojny. Zobacz, jaka pogoda. Zaczęło wiać, zaczęło lać. Job trwają mać. Czasami było większe, niekiedy mniejsze, ale jak pan wie, jedynie 3 spośród 28 krajów członkowskich sojuszu przeprowadziły referendum w sprawie swego członkostwa. W naszym przypadku wyniki wolnych wyborów pokazują kierunek politycznych wyborów. Nie różnimy się w tej kwestii od innych członków sojuszu. Te kraje, które przeprowadzały referendum, uczyniły to z powodu wymagań konstytucyjnych. Poza tym, kiedy ludzie w roku 2006 opowiedzieli się za niepodległością, to mieli jasność, iż jest także to głos za kierunkiem prozachodnim. Decyzja, by dążyć do członkostwa w NATO, nie była jakimś nagłym olśnieniem obecnego rządu. To było zapisane w naszej deklaracji niepodległości. Powiedziano nam, że jeżeli opowiadamy się za niepodległością, to jednocześnie opowiadamy się w przyszłości za członkostwem w NATO i Unii Europejskiej. Za niepodległością opowiedziało się 55,5% społeczeństwa. Także przy różnych innych okazjach ten kierunek zyskiwał znaczące poparcie. So in many, many occasions, referendum independence or elections, this support has always been proved majority. Does the support widzi pan pozytywną rolę NATO w stabilizacji regionu bałkańskiego, mission of Balkan region? Of course, we think that even when the relations among our countries in the Western Balkans. Oczywiście, nawet jeżeli stosunki pomiędzy krajami zachodnich Bałkanów będą w najlepszym porządku, to nasz region potrzebuje jeszcze dodatkowego filara stabilizacji. W naszej historii było wiele trudności. Znajdujemy się w przestrzeni, w której rozgrywały się największe i najbardziej krwawe konflikty w Europie po II wojnie światowej. Obecność Unii Europejskiej i NATO, a także Stanów Zjednoczonych w tej wieloetnicznej przestrzeni jest ogromnie istotna dla stabilizacji regionu Bałkanów Zachodnich. Jeżeli nie będzie tu tych istotnych graczy, Unii i NATO, to do gry wejdzie trzeci gracz, by wypełnić tę pustkę. If there will be no these crucial players, even NATO, the third players will try to fill the vacuum. What do you mean, sir? Kogo ma pan na myśli, mówiąc trzeci gracz, third player? First of all, Russia, of course, because Russia is a revisionist power today. Przede wszystkim Rosję, oczywiście. Rosja jest obecnie siłą rewanżystowską, która wchodzi na scenę Bałkanów Zachodnich po to, by zmienić tu liberalny porządek. To nie jest wyłącznie kwestia przyszłości Czarnogóry. To nie jest kwestia jakiegoś szczególnego zainteresowania Rosji Czarnogórą. My jesteśmy bardzo małym krajem. To jest raczej kwestia zainteresowania Rosji całymi Bałkanami Zachodnimi. Jeśli miałbym opisać zachowanie Rosji w ciągu ostatnich 2,5 roku, to byłoby to bardzo proste. Rozbić jedność NATO i podzielić Unię Europejską, jeżeli to tylko będzie możliwe. Zachodnie Bałkany to jedna ze scen, na której Rosja prowadzi tę grę. Nie dlatego, że Czarnogóra czy Serbia lub Bośnia mają jakieś szczególne znaczenie. Jesteśmy ważni jako część całego regionu. Not because Montenegro or Serbia or Bosnia is particularly important. We are important as a part of this region. Ja przypomnę, mówił Srdjan Darmanowicz, szef czarnogórskiej dyplomacji. Wracamy do rozmowy w studiu Polskiego Radia 24. Właściwie to powiedzmy coś może o samej Czarnogórze, bo mówimy o geopolitycznych wyborach, mówimy o stosunku Rosji do tych geopolitycznych wyborów, ale co to za kraj? Czarnogóra, kraj bałkański. Oczywiście, ale Czarnogóra jest przede wszystkim znana miłośnikom Morza Adriatyckiego i tutaj ta turystyka to jest taka gałąź przemysłu, która gospodarki czarnogórskiej się najszybciej rozwija i faktycznie przepiękne wybrzeże z takimi miastami jak na przykład Kotor i wysokie góry, które są równie piękne, aczkolwiek mniej znane turystom i ten górzysty krajobraz i to położenie geograficzne jest z jednej strony skarbem Czarnogóry właśnie, na którym budowana jest gospodarka, a z drugiej strony troszeczkę przekleństwem, ponieważ w tak górzystym kraju trudno jest... Jak to gada, zobacz, jak to gada, nie mi ciekawi, ale muszę coś ten tutaj, język... jest tym najważniejszym, co rozwija się w Czarnogórze. Mówi pani o turystyce rozwijającej ta się pani, w Czarnogórze. Ta pani. Tam przyjeżdżają turyści nie tylko z Europy, nie tylko z naszej... Ledwie gada, nie? Coś tak dziwnie. Europy, ale również... Och, dziwnie gada. Aha, babcha. ...turystycznych nieruchomości została wykupiona przez Rosję. No tak, na przykład myślę, że około 30% tych nieruchomości faktycznie należy do Rosjan. To jest przede wszystkim rosyjska klasa średnia, znaczy... Czasami się mówi, że Czarnogóra to jest takie Monte Carlo dla tej właśnie rosyjskiej klasy średniej, która nie może sobie pozwolić na zakup nieruchomości. Nie zdążyła podzielić wszystkich. Kupuje
w Czarnogórze, język jest podobny. Średnio na trzy. Oj, babo, babo. To jest ciepłe morze. Podobnie to też jest odbiciem tego jest chłopska statystyka właśnie wizyt w Czarnogórze, gdzie Rosjanie w sezonie gada. Ona coś więcej myśli jak gada. Turystów. Mimo tych właśnie buńczucznych stwierdzeń. Och, babo, babo. Uspokój się. Przyjeżdżać do Czarnogóry, to tak Rosjan odwiedzają, czy Czarnogórę ja kocham. Rosja. A ponieważ jak pani sądzi, na Czarnogórę ma to, iż tylu Rosjan przyjeżdża do tego kraju. Jaki wpływ ta duża liczba rosyjskich turystów odwiedzających Czarnogórę ma wpływ na ten kraj? Czy to nie jest taki rodzaj infiltracji również? Znaczy, na pewno jest tak, że faktycznie tych Rosjan jest tam bardzo dużo i tam mieszkają. Natomiast podobnie to powiedziałbym, że jakby sam charakter właśnie tych inwestycji, że to są inwestycje rozproszone, głównie prywatne. Często to jest też uciekanie właściwie z kapitałem rosyjskim. Czasami jakby wyprowadzanie takiego kapitału na zachód, powiedziałabym, właśnie z Rosji przez Czarnogórę, to na pewno buduje wpływy. Natomiast jakby nie zmienia to faktu, że od paru lat czarnogórskie elity polityczne jasno postawiły na zachód i na integrację z Unią Europejską i z NATO i paradoksalnie budują swoją siłę i swoją pozycję właśnie w społeczeństwie, stosując no jednak asertywną wobec Rosji retorykę. Ja rozmawiając z ministrem spraw zagranicznych Czarnogóry, pytałem również i o to, jaki jest udział na przykład sektora bankowego, rosyjskiego sektora bankowego w Czarnogórze. Jaki jest rodzaj inwestycji rosyjskich tych poza nieruchomościami w Czarnogórze. W odpowiedzi słyszałem, że to wcale nie jest taki duży i znaczący procent tych inwestycji. Podziela pani taki pogląd? Tak, to znaczy tak naprawdę to jest raczej taka bardzo zła, Czarnogórzycy mają bardzo złe doświadczenia z inwestycjami rosyjskimi. Rosjanie kupili kiedyś największy kombinat aluminiowy i hutę w Czarnogórze, która została zrenacjonalizowana, gdyż właśnie Rosjanie liczyli na wielkie ulgi, jeśli chodzi o ceny prądu, czy właśnie w związku z tym, że to był największy zakład produkcyjny w Czarnogórze, zatrudniający kilka tysięcy osób, że władze czarnogórskie będą to subsydiować. Władze czarnogórskie zdecydowały się na taki dość radykalny krok, znaczy znacjonalizowały kombinat aluminiowy. No i w związku z tym tutaj Rosjanie zostali przedstawieni właśnie w bardzo złym świetle. W tej wypowiedzi Srdżana Darmanowicza padły słowa, że toczy się walka o to, kto będzie miał wpływy na Bałkanach, że tak naprawdę nie chodzi o Czarnogórę, nie chodzi o poszczególne kraje, chodzi o cały region. Jak pani ocenia siłę tej orientacji prorosyjskiej na Bałkanach? To znaczy, faktycznie jest dużo takiego prorosyjskiego sentymentu w takich krajach jak na przykład Serbia, czy wśród serbskiej mniejszości, która zamieszkuje Bośnię i Hercegowinę i Czarnogórę. To jest taka tęsknota za tą matką Rosją, która przyjdzie i ochroni. Natomiast no, jakby większość i wynika to też z tego, że Bałkańczycy są generalnie rozczarowani Unią Europejską. To znaczy w 2000 roku obiecano, że właściwie w ciągu dekady wszystkie państwa będą członkami Unii Europejskiej. W tym momencie mamy rok 2017, tylko Chorwacja uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej. I tak naprawdę te drzwi do Unii Europejskiej, tego dobrobytu, którego jest symbolem jest Unia Europejska, powoli się zamykają. Mamy wysokie bezrobocie. Tutaj to, czy właśnie ta perspektywa członkostwa jest coraz bardziej niepewna i to powoduje, że na przykład Serbowie przychylniejszym okiem patrzą na stronę rosyjską. Natomiast no, trzeba jasno podkreślić, że obecność europejska czy turecka nawet na Bałkanach to jest taki czynnik stabilizujący. Rosja jest czynnikiem destabilizującym. Ja przypomnę, gościem magazynu Świat w powiększeniu była Marta Szpala, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Dwaj panowie Zet. Czyli najwyższa pora na audycję Dwaj panowie Zet, a Dwaj panowie Zet to Dominik Zdort i Marek Zając. Kłaniamy się jak zwykle nisko w każdy wtorek. Państwo może się już zorientowali, że my w tych audycjach w pewnym sensie wymieniamy się z Dominikiem rolą prowadzącego. Ja dziś podrzucam tematy, zatem Dominiku, masz prawo wyboru, co idzie na pierwszy ogień. Taksówkarze kontra Uber, czy jeden dzień, dwie rocznice, nowa odsłona polsko-polskiego sporu, czyli wojna o czwarty dzień czerwca? To zacznijmy od tematu pozornie lżejszego, czyli Ubera. Pozornie lżejszego. Jako fanatyczny wolnorynkowiec wygłosisz teraz zapewne długą tyradę w obronie Ubera.
No i rzeczywiście dobrze przewidujesz mój stosunek do tego problemu. To znaczy ja uważam, że wszelkiego rodzaju regulacje w różnego rodzaju dziedzinach, które nie są dziedzinami wrażliwymi, takim na przykład jak medycyna, gdzie jest sprawa dotyczy naszego życia, powinny być ograniczone do maksimum, że przedsiębiorczość w tych dziedzinach powinna być jak najbardziej swobodna. No więc tak jak mamy do czynienia na przykład z przewozem osób, a tutaj o tym mówimy, że chodzi o Ubera, to tenże Uber powinien móc się po prostu zarejestrować i prowadzić swoją działalność za pomocą takich kierowców, jakich tam znajduje, kompetentnych i kompetentnych, to nie ma znaczenia. Ale, i teraz dorzucę drugą część, żebym nie był tak za bardzo wolnorynkowy, ale marzę też o tym, żebym wsiadając do taksówki, która jest taksówką, a nie Uberem, wiedział, że kierowca mnie nie zapyta tuż po tym, jak wsiądę, a jak tam dojechać, a gdzie to jest, a niestety tak jest w tej chwili. Więc w sytuacji, kiedy taksówki nie są w stanie zapewnić taksówkarzy, którzy są dobrze wyszkoleni w topografii miasta, którzy muszą korzystać z nawigacji, nie potrafią nawet dobrze ustawić, którzy nie wiedzą, gdzie się zazwyczaj gromadzą korki, to szczerze mówiąc jestem tym bardziej za Uberem, ale jeśli udałoby się zrobić takie taksówki, które są naprawdę z klasą, to wiadomo będzie, że każda osoba, która jest odrobinę lepiej sytuowana i chce mieć gwarancję szybszego dojazdu na miejsce, skorzysta z prawdziwej taksówki, a nie z jakiegoś Ubera. Gdybyś był prawdziwym wolnorynkowcem do szpiku kości, powinieneś wtedy powiedzieć coś zupełnie innego. A mianowicie, konkurencja musi być wolna i równa. Ja też jestem przeciwnikiem niepotrzebnych ograniczeń, ale w takim razie znieśmy ograniczenia dla wszystkich. Zgadza się, coraz częściej taksówkarze nie znają topografii miasta, spotykam się z takimi sytuacjami, nie zmienia to jednak faktu, że płacą za licencję, mają kasy fiskalne, wypełniają mnóstwo zobowiązań, które nie ciążą na kierowcach Ubera. I co ci biedni, zdesperowani ludzie mają teraz zrobić? Od kilku lat starają się o nowelizację ustawy dotyczącej m.in. przewozu osób, czyli ustawy o ruchu drogowym. Kolejne władze mają taksówkarzy w głębokim poważaniu. Trzeba sięgnąć wtedy po drastyczne metody strajkowe. Zupełnie nie rozumiem tego larum, chociaż jasne, nikt nie lubi spóźnić się do pracy 2-3 godziny, nikt nie lubi spóźnić się z dziećmi do szkoły 2-3 godziny. Ludzie jadą w bardzo ważnych życiowych sprawach, ale na tym polega właśnie siła strajku. Strajk niestety musi zaboleć, także niewinnych, żeby przyniósł efekt. Kiedy strajkowała Stocznia Gdańska, nie powstawały na termin okręty. Kiedy strajkują piloci Lufthansy, ludzie również w ważnych życiowych sprawach nie mogą dolecieć. Zdesperowani taksówkarze sięgnęli po metody drastyczne, tak to prawda, ale walczą o to, żeby była równa konkurencja. Ja do tego typu strajków, które nie są de facto strajkami protestami, które nie są strajkami sensu stricto, mam stosunek ambiwalentny i z pierwszego powodu takiego, jaki właśnie powiedziałem. To znaczy, gdybym nie wiedział, że tutaj protestują wysoko kwalifikowani ludzie, którzy wiedzą doskonale w każdym zaułek tego miasta dojechać, że też to pracują ludzie, którzy nie na przykład pilnują uważnie, żeby tyle zapłacić, ani za dużo, żeby klient nie zapłacił za dużo. Gdybym ja wiedział to wszystko, to już bym sobie pomyślał, oho, może tak i z drugiej strony. Oni sobie mogą protestować. Ja tylko myślę też, że bardzo uważnie na takie protesty powinna patrzeć policja. I jeżeli dostrzega znamiona jakichś czynów zabronionych, a być może jest możliwość znalezienia takiego czynu zabronionego, jak właśnie utrudnianie przyjazdu na przykład karetką pogotowia czy czegoś takiego, to powinna je karać takimi mandatami, żeby mi w pięty poszło. A proszę, prawo do protestów mają. Również mam nadzieję, że wyjadą na ulicy swoimi samochodami lekarze, kiedy będą chcieli zaprotestować i zablokują miasto. Może niech wyjdą także, nie wiem, szewcy i zablokują miasto. Każdy ma prawo wyjechać i blokować, proszę bardzo, ale jeżeli złamie w jakimśkolwiek punkcie prawo, powinien być też karany. Nie można w przypadkach takich protestów po prostu pozwalać na wszystko. Przepisy obowiązują wszystkich. Tu bym się zgodził, ponieważ możemy odwołać się do szerszej teorii, czyli teorii obywatelskiego nieposłuszeństwa. Obywatelskie nieposłuszeństwo polega na tym, że świadomie łamie jakieś przepisy prawa, żeby zwrócić uwagę na dużo poważniejszy problem, ale jednocześnie ponoszą konsekwencje. Dokładnie tak. Na tym polega czysta teoria nieposłuszeństwa obywatelskiego. Wiemy, skąd się to wzięło. Wzięło się to od protestów przeciwko służbie wojskowej obowiązkowej i ludzie, którzy tak protestowali, szli do więzienia
z pełnym poczuciem, że do więzienia pójdą, bo złamali prawo, ale jednocześnie z nadzieją, że ich przykład doprowadzi do tego, że znajdzie się jakieś rozwiązanie. I pamiętajmy jeszcze o tym, że to powinny być sytuacje, które są rzeczywiście sytuacjami ekstremalnymi. Jednak mimo wszystko, przy całym szacunku dla narzekań taksówkarzy, nie wydaje mi się, żeby tutaj ten warunek sytuacji ekstremalnej, czyli tego, że oni mniej zarabiają, był spełniony. To jednak to nie podlega moim zdaniem tej kategorii. To jest sprawa znacznie mniej ważna niż właśnie taka, jak kwestie sumienia, życia. Oczywiście, że kwestie sumienia i życia są ważniejsze, ale utrzymanie rodziny przez taksówkarzy też jest bardzo istotne i wydaje mi się, że taksówkarze wcale nie popadają w histerię, ani nie uprawiają przesadzonej propagandy, gdy mówią, że w ostatnich latach ich zarobki spadły o połowę. W to jestem w stanie uwierzyć. I tu dotykamy sedna sprawy. Państwo nie może być oderwane od rzeczywistości. Ja sądzę, że takich usług jak Uber nie da się zahamować na dłuższą metę. Że logika procesu dziejowego jest taka, jeżeli mogę przez moment zabrzmieć głębokim marksizmem, logika tego procesu dziejowego czy technologicznego jest taka, że raz po raz będą znajdywane nowe formy odchodzenia prawa. Tego się nie da uniknąć. Ale w takim razie zwolnijmy wszystkich ze zobowiązań. Rynek wtedy powinien się dzielić w naturalny sposób. Dominic Store nie będzie chciał tłumaczyć taksówkarzom, jak dojechać. Będzie chciał być przewieziony ekskluzywnym samochodem. Ba, być może będzie miał swoich ulubionych taksówkarzy. Świetnie. Będzie płacił za to więcej. Świadomie będzie należał do grona klientów Lux. Będzie to jakaś nisza, bo nie będzie to większość przewozów osób, ale będzie chciał za to zapłacić. Chodzi wszystko powoli. Normalnie nie chciał. Oczywiście. Już zaraz będziesz na ulicy. Niech konkurencja będzie równa i wolna. Nie może być tak, że na jednych ciążą zobowiązania, a inni tych zobowiązań nie ponoszą. Dlatego mogą obniżać ceny. Mamy do czynienia w gruncie rzeczy z dumpingiem. Ja mam, wyobrażam sobie idealną sytuację taksówkową, kiedy rzeczywiście każda z tych korporacji taksówkowych, które w tej chwili istnieją, może zrezygnować z tych koncesji i działać tak jak Uber. Nie ma problemu. I nawet nie wiem, czy to w tej chwili w ogóle nie jest możliwe, że oni po prostu niech zrezygnują. Natomiast że są również takie korporacje, które mają nie ambicje, ale mają po prostu poczucie tego, że należy być lepszym, mieć tych lepiej wyszkolonych kierowców. Ja sobie nawet wyobrażam, że jestem zazwyczaj przeciwnikiem ingerencji państwa, czy miasta, czy samorządu, bo to równie obrzydliwa władza jak państwowa, czasem bardzo obrzydliwsza jak w Warszawie widać. O, teraz słyszę dopiero prawdziwego liberała. I że mam też takie poczucie, że ta władza mogłaby tym firmom, które chcą, dawać taki certyfikat, tą syrenkę przylepioną gdzieś tam jakąś, coś takiego. Ta korporacja jest autoryzowana przez miasto, gwarantuje znajomość miasta, gwarantuje dojechanie najkrótszą drogą i gwarantuje nieszukiwanie. No ja przyjdę. A te inne, proszę, niech sobie istnieją, ale one nie mają już takich oznakowań. Proszę, nie ma się ze mną. Ale oj, teraz w sprawie ratuję do tego. Mi dobrze się pasuje. Bardzo. Bo myślę, że każde porównanie jest kulawe, jak mawiali starożytni. Ale w wielu dziedzinach mamy do czynienia z tym nieuchronnym procesem. Te wszystkie tereny, mam w skali 1 do 1. To Warszawa jest tak wielka, a to się zmienia. Przyszła wejścia, inne wejście, wszystko darmowe, płynie szeroka rzeka. Każdy może dziennikarskim Uberem zostać. Każdy może zostać dziennikarskim Uberem, a nawet dziennikarską hulajnogą, a nawet dziennikarskim motorowerem. Wszystko jest dozwolone i większość odbiorców, chcemy tego czy nie, karmi się darmowym kontentem, który często jest na bardzo niskim poziomie. I co się dzieje? Powoli zaczynamy to obserwować na świecie. To nigdy nie będzie masowe. Ale zaczynamy obserwować na świecie, że powstaje dziennikarstwo. Obserwuj. W internecie, za które się płaci. Tu mamy pewien problem, a mianowicie będzie to prowadziło w najbliższej już przyszłości, moim zdaniem, do podziału społeczeństwa na dwie grupy. Uprzywilejowaną niszę, która będzie wiedziała więcej, będzie dostawała wiarygodne analizy. A to zawsze tak było. Będzie dostawała materiały z bardzo pogłębioną wiedzą i będzie z tego korzystać i będzie na tym budowała swoją przewagę. Przede wszystkim przewagę informacyjną, ale za informacją ciągnie się wiele innych rzeczy. I
będzie wielka masa, która nie płaci nic, no i korzysta z tego, nie chciałbym użyć określenia ściekła, ale z tej wielkiej, szerokiej, mocno zanieczyszczonej rzeki, która płynie sobie na równym korycie. No i to, co powiedziałeś, ma to nie wiem, czy takie będą masy, co nic nie płacą. Można powiedzieć, taka część i tutaj jest... ...przez bardzo dużą część środowiska. ...przez otwarcie swojego serca, codziennym, to się składa w całość. Dlatego mówi święty Paweł, w nim się poruszamy, w nim żyjemy, w nim jesteśmy. Siostro, myślę, że teraz dobrze byłoby, aby zechciała siostra naszym słuchaczom przedstawić takie wskazówki.